Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta, witam was bardzo serdecznie w kolejnym i tym razem godzinnym odcinku z Robocrafta, obiecanym godzinnym odcinku z Robocrafta. A dlaczego godzinnym i dlaczego obiecanym, że godzinnym? Ze względu na to, że przez prawie 2 tygodnie w pewnym momencie nie było Robocrafta, dlatego stwierdziłem, że trzeba wam to jakoś zrekompensować już pewnego dnia 18, czyli już 5 dni temu, bo... 5, tak, bo dzisiaj 22, jutro to dopiero będzie ten odcinek, dzisiaj mamy 23 dla was, więc 5 dni temu były już 2 krótkie odcinki z Robocrafta po 15 minut, czyli w sumie pół godziny, ze względu na to, że wtedy miał być godzinny, ale nie dałem rady go zrobić, więc godzinny jest dopiero teraz. W każdym razie mamy ten odcinek, chciałem wziąć dużo ludzi do plutonu, wiele ludzi zaprosiłem do tego plutonu i nie za... O, Wolffest 872934, zapomniałem o trójce w pewnym momencie, ha, czyli 872934, dobra, zapamiętam to sobie i zaraz zacznę. Coś tam się znać. 872934. Okej, więc ciśniemy sobie godzinny odcinek z Robocrafta. Nie wiem dlaczego pojechałem tędy. Nigdy wcześniej tędy raczej nie jeździłem, ale okej. W każdym razie, wracając do tych ludzi. Tylko jedna osoba się zgodziła w ogóle, żeby mnie nie do Plutonu przyjąć. W sensie, ja zapraszałem do Plutonu i tylko jedna osoba. Nie, właściwie dwie osoby się zgodziły, ale jedna od razu wyszła. I James Bond 007 chyba. Tak mi się wydaje, ale później gra mi się wykraszowała całkowicie i później po tym, jak mi się właśnie już włączyła z powrotem, to już niestety nawet pan James Bond mnie nie przyjął, więc tym razem gram sobie sam i spoko, spoko, gramy sobie samemu. O, fuck, o ty cfelu głupi. Jesteś tak daleko, co? I co? Umrzesz, szujo. Umrzesz, szujo, dobra. Dobra, teraz lecę tutaj na niego w takim razie i... Będę bliżej i teraz będę go rozpierdziałał. Dobra, pięknie, mamy pierwszy gościu, jest zawalony, rozwalony i rozpierdzielony naraz. W ogóle naraz jest tak, w takim stanie. O fuck, cholera jasna. Tutaj strasznie dużo przeciwników. A wydawałoby się, że wcale nie aż tak dużo, bo już są tutaj moi. O cholera, ho, jejku, co ja robię? Dobra, to ja jednak uciekam, dobra. Dam radę uciec, czy nie dam rady uciec? Ja pierniczale się wpierdzieliłem bezsensownie tutaj, w to miejsce, no dobra, trudno. Dobra, postaram się uciec, mam nadzieję, że uda mi się jakoś uciec. O, o. O nie, 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 nie. O shit, o shit, o shit, o shit. Nie, 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 pomocy, pomocy, czy da się tutaj help powiedzieć? Help, help me. Oh, fucking help. Oh, 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 oh shit. Oh shit. I się będą mną zajmować zamiast innymi, nie? Dobry pomysł. No to dawaj, zabij mnie już, cholera jasna. Dobra, pierdziele. Musi self-destructne, no dobra, pierdziele gościa. Sorry gościu, zwykle tego nie robię. A nie, bo to ileś tam czasu trwa. Dobra, to mnie zabijcie, bo już nie chce mi się tutaj siedzieć. Takie coś nie ma sensu, i tak nie mamy, nie mamy szans wygrać. Zabijecie mnie czy nie w końcu? Co za kretyni, no, zabij mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że mogłeś mnie zabić w końcu, kurna. Piernicze. Exit game, nieważne. Dobra, ciśniemy w takim razie dalej. I właśnie, co ten? Powiedział, zrób latający pojazd ze snajperką. Ze snajperkami. Powiem wam tak, ja w końcu zrobię ten pojazd ze snajperkami, ponieważ go obiecałem. Już parę osób się tam pluje dość hardkorowo. O to, że obiecałem. Nawet jedna osoba już, że zaczynasz mnie wkurwiać. I w sumie z jednej strony to rozumiem, no bo... obiecywałem to i w końcu cały czas tego nie ma, że tego pojazdu ze snajperkami. Powiem wam tak, w momencie, w którym tutaj już będę cały pomarańczowy, zacznę zbierać pieniądze. Jeśli uzbieram pieniądze, to zrobimy sobie szkielet innego pojazdu, żeby wędzlika nie... po prostu nie niszczyć go, tak? Żeby go nie niszczyć, to zrobimy sobie jakiś mniejszy pojazd, ale jeżdżący, nie latający. Jeżdżący pojazd właśnie ze snajperkami. Tylko na początku bez snajperek zrobimy sam ten. Będę wiedział, gdzie będą snajperki. Później kupimy sobie te snajperki i wtedy będziemy sobie nim jeździć. Więc już zaczniemy to robić dzisiaj. Dzisiaj nie będę niczego kupował. Będę miał tak jakby 2 odcinki, czyli godzinny odcinek, i będę przynajmniej cały czas wiedział, co robię. Więc może naprawdę uda nam się na coś fajnego uzbierać dzisiaj. Byłoby w sumie fajnie. I wtedy byłoby naprawdę, naprawdę spoko, bo byśmy w końcu mieli ten obiecany pojazd ze snajperkami, by w końcu był, tak? Bo ja obiecywałem, że będzie w nowym sezonie. Później mówiłem, że na 4 tierze, no bo od 4 tieru się nie da inaczej, no nie? Dopiero na 4 tierze są snajperki. Ale jakoś później stwierdziłem, że tak dobrze mi się gra tym
tym, że mi się nie chce tych snajperek, ale gościa zniszczyłem. Ojejku, biedny ziomek. No i po prostu nie grałem tym. Nie grałem sobie tymi snajperkami, ale w końcu stwierdziłem, okej, jestem już na takim etapie, że jestem w stanie zrobić te snajperki. Muszę w końcu spróbować, bo szczerze mówiąc dalej mi się nie chce. Ale bardzo możliwe jest to, że po prostu nie chce mi się dlatego, że nie wiem jak nimi się gra. Bo jeszcze nigdy nimi nie grałem, no nie? Więc fajnie by było sobie naprawdę rzeczywiście się zorientować w tym. Oho, ho, ich tu jest dwóch. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, o panie dziejaszku. Ale oberwał, dobrze, że to on, a nie ja. Oh shit, wow, panie. Dobra, to ja lecę tam. O ty, panie dziejaszku. Ciach, 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 ciach. O cholera, biją mnie z różnych stron. Jeszcze stamtąd nie bije i to jest najgorsze. Gdy mnie stamtąd nie bije, to byłoby wszystko w porządku. Czy oni go zabili właśnie w tym momencie? Noż, co za shit. O, o. Dobra. Co tutaj się dzieje? Słyszę odgłos leczenia się, ale okej. Dobra, w takim razie lecimy teraz tam zajmować to. Oni nam na razie nic nie zajmują, a my im zajmujemy, więc jest dobrze. Jak na razie jest dobrze. Cholera, co jest? Ja nie mam kół? Nie mam jednego przedniego koła. Fuck. Ale dobra, bez jednego przedniego koła jeszcze jakoś damy radę sobie pojeździć. Ten gościu co? Nie może się odwrócić. Biedaczek, biedaczek. No trudno. Ojdź, ojdź, oj, 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 oj. Już się nie da chyba odwracać niestety ludzi. Kiedyś tak łatwo fajnie się dało odwracać ludzi. O, fuck. Brawo dla mnie. Okej. Czekajcie, stop, stop. Ziop, ziop. A i Team Victory, nie zdążyłem nawet podlecieć tam, zacząć zajmować. No trudno, i tak całkiem niezły pewnie wynik mamy. Nie wiem w sumie jak bardzo niezły jest ten wynik, ale pewnie prawdopodobnie jeden jest. Nie wiem kiedy mi przerwało nagrywanie, troszeczkę się boję, że bardzo, bardzo dawno temu, ale nie jestem pewien. W każdym razie zakupiłem sobie w końcu te dwa tutaj te geski z tyłu, więc w końcu mogę powiedzieć, że jestem calusieńki, pomarańczowy. Wchodzimy w ogóle na boss fight, co jest fajne. To jest fajne, bardzo fajne. O, o, gościu mnie zniszczy. Coś mi się wydaje, że gościu mnie zniszczy. O, 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 jestem następny. O, jestem następny. O, oh, fucking hell, jestem następny. Dobra, żyję. O, nie żyję, nie żyję, nie będę żył. O, shit. No i mnie rozwalił. Tego się nie spodziewałem. Pierwszy raz padłem na boss fight. A za niego się tyle zarabia. No, a jeszcze mam premium, bo właśnie wpisałem sobie ten kod WolfFest97. Właśnie zauważyłem, że znowu mi przerwało nagrywanie. What the flaming fuck, jak to mawiają. Nie wiem, pewnie będę miał bardzo dużo montowania ze względu właśnie na to, że co chwilę mi przerywa nagrywanie. Ale to będzie wkurzające, jak po każdej bitwie mi będzie przerywało nagrywanie. Aż chyba pójdę i zrestartuję sobie zaraz grę. No ale cóż no, zobaczymy jak to będzie. Battle type standard. Okej, okej, okej. God likes sheep? What? Dobra, podlecimy sobie teraz tutaj środkiem w takim razie. I zobaczymy, co tutaj na mnie czeka właściwie na tym środku, bo zwykle czeka mnie śmierć. Może tym razem będzie inaczej. Z tego co widzę, ja jestem pomarańczowy, a większość już jest zielona, tak? Czy ja walczę już z piątymi tierami, czy zielony już jest wcześniej, czy później? Może ja już mogę mieć zielony, tylko o tym nie wiem. Nie wiem, ale wydaje mi się, że zielony dopiero jest na piątym tierze. Trzeba go sobie odblokować na piątym tierze. Chyba tak niestety, no trudno, no trudno. Okej, okay, Macho Panda. Macho Panda 7777777. Ja podjadę sobie tędy. Mam nadzieję, że tędy tutaj nie będzie tak dużo tych przeciwników i dam radę sobie jakoś przeżyć. Oj, 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 oj. O nie, to jest przecież Rail Cannon, a ja do niego strzelam. O, świetno, i mnie oznaczył, cudownie. O ty panie dziejaszku, oj, 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 oj. Po co on tutaj wszedł, to ja nie wiem, ale zginie z moich rąk, powiedzmy, że rąk. Nie można to nazwać rękoma. Oho, ho, ho, panie. Panie, dobra, ciśnij, 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 ciśnij tam w niego, ciśnij tam w niego. Dobrze, napierniczaj, napierniczaj. Pięknie, pięknie, rozwalaj go, rozwalaj gnoja. To ja też ich oznaczę, kurde. Napierdzielaj, już prawie, jest mój, dobra, kolejny gościu jest mój, już dwóch jest moich. Cudownie, teraz cisnę na tamtego. On mnie już wcześniej troszeczkę oznaczył. Czy ktoś mnie właśnie leczył? Nie, nie wiem, to chyba nie mnie leczy. Chyba nie mnie leczy, ale ja tutaj się wbijam w takim razie. I będę.
myślę sobie, grubo gnojcu, masz gin, gin szujo. Oj, gin szujo, oho, ho, pięknie. Trzeci na moim koncie, lecimy dalej. Ja praktycznie nie jestem zniszczony, jeśli w ogóle jestem zniszczony. Ale pewnie troszeczkę jestem. Okej, idziemy sobie tędy. Kuksu.pl. Już myślałem, że Kungu na początku, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Okej, napierniczaj. Oj, 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 oj. Dobrze, pięknie. Kurde, patrzcie, już czterech zabiłem, jak zajebiście. Oj nie, on musi być mój, bo przecież musi być mój, bo ja muszę mieć tutaj rekord zabić moi. Dobra, pięknie, pięciu zabiłem, ale zajebista runda. Dlaczego to nie jest first win of the day? Dlaczego? Dlaczego? Ale i tak zajebiście. Musimy to kurde wygrać, musimy to wygrać. Ja pięciu zabiłem, praktycznie nie jestem zarysowany w ogóle. Znaczy właśnie jestem zarysowany, ale praktycznie nie zniszczony. Tylko zarysowany. Coś cudownego, niestety oni nam też zajmują bazę. Mam nadzieję, że ten godlike catch. O kurna, było godlike's ship i godlike catch. Spoko. Mam nadzieję, że zajmiemy to szybciej niż oni. Z tego co widzę, na razie zajmujemy zdecydowanie szybciej. Mam nadzieję, że zaraz ten godlike catch jeszcze tam wbije i coś tam poradzi na to, żeby to zablokować, żeby to chociaż spowolnić ten to ich zajmowanie. Chociaż i tak wydaje mi się, że to my wygramy to. Z tego co widzę, jak na razie na to się zanosi, więc jest okej. Gościu, gdzie ty jedziesz, głupia pało? O rany. Czy ja na pewno zdążę? Bo teraz tamci się zdecydowanie szybciej robią. A może i nie, nie, nie robią się szybciej, okej. Okej, dobra, jestem w stanie. Jak na razie. Dobra, wygraliśmy. Team Victory, zajebiście. O, ja się jaram, o nie, nie zdążyłem tego gościa zabić. Niestety, ale jest to po prostu coś zajebistego, bo wygraliśmy, po prostu. Victory 4299. Wow, 4299 to jest naprawdę coś zajebistego. Kto na bossa 9 ten. Jo, Jo na bossa, ale ja to chyba nie mogę. Mam już ponad 10 tysięcy, więc zbieranie na. Więc zbieranie to do mnie? Siema. Chyba do mnie, nie wiem. Nie wiem, odpiszę. To jest szept, więc chyba tak. Okej. Mam już ponad 10 tysięcy, więc całkiem niezły wynik to już jest. Niedługo zbieram na te kółka, nie będę jakichś specjalnie dużych kółek kupował. Takie chyba 4 czy 3, czy 3 tierowe. Takie jakie mam tutaj, to pewnie sobie kupię tam, w tamtym pojeździe, tym nowym. I tyle będzie, zobaczymy, zobaczymy co ja tutaj. Już 5 czy nadal 4? Nadal 4. Ale już, chociaż nie, wcale nie niedługo 5. Dlatego, że właśnie będziemy budować nowy pojazd. A, to lipa. No cóż, no cóż. Trudno. Teraz wszyscy. Owszem. Nagrywam z widzami. Ale patrzcie, ktoś się w końcu zapytał, nie czy nagrywam, tylko czy nagrywam z widzami, czyli zakłada od razu, że nagrywam. Co mi się bardzo podoba, bo dużo ludzi dalej nie ogarnia, chociaż i w opisie jest, i ja mówiłem to milion razy, że ten. Jakby co ja chętny, a który ma? Pewnie 5. Zobaczymy. Oro, pierdzielam cię! Rozpierdzielam cię, rozpierdzielam. What the fuck? Co to było? Co to kurna było? Jakie kurna gunwo? Co to było? Co to za kurna cheater głupi? Ja pierdzielę. Nie rozumiem, nie rozumiem. Zaraz jakiś cheater głupi. Zaraz go zabiję. Zaraz go zabiję. O, o pięknie. Tak, rozwal go. Dam radę. Nie, dawaj. Dawaj go, dawaj go. Nie, rozwalił mi działo, no nie. Dobra, to ja uciekam. To ja uciekam, ja uciekam. La 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 la. Dobra. A który tier? Pewnie 5. Z tego co wnioskuję. No nie, pomocy mi tu. Ej, on mnie nie widzi? Czy jest kretynem? Ale pewnie nie może trafić, no bo. No właśnie. O shit, 0% HP. Pomocy. A no nie! I ten go od razu zniszczy zaraz, ja pierniczę. To on go zabił? O lol, on go zabił. Co to za typo jest? Dobra, exit game. Wziąłem sobie exit game. I spoko, connecting to server zaraz. No i zobaczmy, ile tutaj zarobiłem. Destroyed 1379, to całkiem niezły wynik, powiem wam. Nie wiem jaki ten gościu, który ten gościu ma tier. Dużo ludzi jest online, naprawdę bardzo mało.
ludzi chciało cokolwiek mieć ze mną wspólnego. Oprócz jednego gościa, który cały czas zaprasza mnie do Plutonu, więc stwierdziłem, że ja go nie zaproszę do Plutonu, więc ludzie, nie zapraszajcie mnie do Plutonu. Okej, tutaj ten James Bond, ale widzę, że ten nasz kolega nie jest u mnie w znajomych, chyba, nie wiem. W każdym razie, B, wbijamy do bitwy. Oh, you're entered for ranked battle. I 165%, zajebista opcja. Thank you for being premium user. W ogóle to ostatnio gadałem sobie ze znajomymi i stwierdzili, że powinienem odezwać się do zespołu Robocrafta o po prostu jakieś bonusowe klucze i dla was, i dla mnie jako premium, za to, że mam najdłuższą serię w Polsce z Robocrafta. Nie chyba najbardziej popularną, bo wiem, że parę osób tam ma, chociaż nie wiem, czy w sumie moje odcinki nie mają mniej niż na przykład te parę odcinków Wązia, chociaż on raczej live robił, nie? Czy właśnie parę odcinków jakichś tam innych youtuberów, ale wydaje mi się, że skoro i tak mam najdłuższą, to wypadałoby coś za nią otrzymać. Może coś takiego będzie, może dostanę za takie coś, jakieś kody. Co o tym myślicie? Czy odezwać się tam do nich, czy nie? O. Dobra, ten gościu tam podleciał, to ja też od razu tam jadę. Oh shit. Dobra, to ja na razie rozwalę tego gnojca. Oh fucking hell. Gin szujo. Dobra, pięknie. Pięknie. Teraz tamten podleciał prawą stroną. Ja jestem YOLO Swag, albo inaczej kretyn, i jadę środkiem. Oh shit, może rzeczywiście kretyn. Dobra, podjadę sobie jeszcze oczywiście. O, dobrze, że do mnie wyjechałeś. Panie. Dobrze, oh shit. To ja cię też cię tutaj. Oho. Plecy, oż w dupę mać. Oj. Dość ładnie mnie zrobił w plecami, pojechał jeszcze latający, więc też od góry mnie bił. No dobra, trudno, exit game, po prostu exit game, no trudno. No nie poszczęściło nam się tym razem, a to był ranked, więc szkoda. Tabeli czy nie, spadłem w naszej tabeli. Ale 1780 na pewno się zarabia więcej na rankedach. Zobaczcie, za takie coś, że nikogo nie zabiłem, a może jednego zabiłem. Zarobiłem tyle, ile w poprzedniej rundzie, no nie wiem. W każdym razie, Rafalala dalej jest nade mną, cholera, tyle przegrać, fucking hell. O, co ja kliknąłem? O, można sobie kupić Galaxy Pointsy. Yeah. Nie to chciałem. Chciałem B, żeby wejść do bitwy następnej. Okej, jak na razie mamy chyba 19 minut na liczniku, tak jak z tego co mi się wydaje. O rany. Boss battle, ale 10 tier ma gościu, więc może być naprawdę, naprawdę ciężko. No dobra, spróbujemy. Nikionik. Kurde, Nikionik. Mam nadzieję, że nam się uda. Uwaga, boss battle. O nie, off. No zajebiście. Zajebiście, po prostu cudownie, ale fajnie. Prawie nam się udało wygrać. Zdecydowanie prawie nam się udało wygrać. To ja pierniczę. Ale 3000 i tak zarobiłem. What the fuck, jakie to jest zajebiste. Zginąłem w pierwszych sekundach, a zarobiłem 3500. No i fajnie, ja to bym bardzo chętnie poszedł na bossa, ale nie wiem. Ja chyba sam sobie tak po prostu sam nie mogę wybrać boss battle, tak mi się wydaje. Bo mam za niski tier. No nie wiem, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy mogę, czy nie mogę. Chyba nie, chyba boss battle może wybrać tylko ten gościu, który chce być bossem. A resztę po prostu wrzuca od tak w pewnym momencie raz na jakiś czas na bossa, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Ja teraz pierwszy raz w życiu nie pojadę tam. Co mnie bijesz, Cvelu? Zabijecie. Już mu obiecałem, że go zabiję, to po nim jest. Okej, dobra. To jedziemy sobie dalej. Nie wiem, jaki ten gościu musi mieć lagi kompletne, bo to jest chyba ten, który się za mnie teleportował. Wtedy tak mi się przynajmniej wydaje. Zwłaszcza, że teraz też tak jakoś dość dziwnie. O, właśnie. Dokładnie o tym mówiłem. Dość dziwnie sobie jeździ. Okej. W każdym razie podjedziemy sobie dalej. W ogóle tak jakoś dziwnie. Mi się gra i nagrywa. No, miałem cholerną przerwę w sumie od tego grania i nagrywania, więc... O, ładnie. O, gościu, szkoda, że nie ja, ale ładnie, że gościa zniszczyliśmy w ten sposób. I fajnie, ja sobie teraz właśnie... O, tego sobie rozwalimy. Pięknie. Oj, przepraszam. Też pojadę sobie tędy, chociaż chciałem jechać tam górą, ale stwierdziłem, że chrzanić to. Co ma takie dziwne kontury, what the fuck? SMG tank spotted. Oj.
Dobrze, tego gościa rozwalimy w takim razie. Dobra, ten gościu rozwalony. Teraz zajmę się tymi tutaj. Tym gościem się zajmę, zdecydowanie. Dobra, jesteśmy blisko, im bliżej tym lepiej w takim razie. Dla takiego, jeśli chodzi o takiego gnojca. No napierniczaj, napierniczaj, napierniczaj. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie jest mój. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie, okej. No tutaj niestety nie widzę już żadnych ziomków, więc lecimy sobie na spawn. Tutaj słyszę takie dziwne odgłosy, tak jakby kogoś leczyli. Ale nie widzę kogo by mieli leczyć, ani mnie, ani nikogo innego. No nie wiem, no trudno, może po prostu tak jest, że ja tego nie widzę, że mnie... O kurna, prawie dostałem. Damn, skąd, a stąd? O shit, co za skurczybieg. Dobra, to rozwalamy gnojca. Dobra, rozwalamy gnojca, czy ja go trafię? To oczywiście moja specjalność, trafianie takich ziomków. Dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie, ładnie, ładnie. Pięknie. Yeah, cię kręcę, ale jestem zajebisty jednak. Ja to jednak jestem. Dobra, zajebiście. O, fuck, 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 fuck. O, shit, 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 panie. Jest, jest, zajebiście. Nie jest mój, ale i tak jest fajnie. I tak jest fajnie. Dobrze, ciśniemy dalej. W takim razie zostało nas trzech i tylko trzech. A im ich tam zostało też trzech i tylko trzech, więc wygraliśmy. Już widzę, że wygraliśmy, bo nawet jeśli oni by tutaj przyszli, chociaż widzę, że chyba wszyscy są tam na spawnie, tak mi się wydaje, bo tak samo chyba szybko im idzie. A skoro nas trzech jest tutaj, to ich trzech też jest tam, więc wygraliśmy. Jest zajebiście. Dwa kille, całkiem sporo damage dla innych ludzi, plus do tego wygrana, jeszcze zajmowanie bazy, to będzie naprawdę bardzo fajne, przy tym, że mam premium. A skoro mam premium, to wynik jest 3800, wiedziałem, że wynik będzie zajebisty. No i teraz ciśniemy B. Oczywiście, że nie mogę, tylko od 8 tieru. Czyli tutaj się jest po prostu tym bossem. Dobra, w takim razie wbijamy sobie do normalnej bitwy. Mam nadzieję, że natrafię na boss fight, bo wtedy się bardzo, bardzo dużo zarabia. Nawet jeśli się przegrywa. No cóż, niestety nie trafiłem na boss fight, ale mam nadzieję, że trafię przynajmniej po tej stronie, po której chcę być. I po której jestem, oczywiście jestem po tej gorszej stronie, bo wolę być po tamtej stronie, ale to nic nie szkodzi i tak. Postaram się tutaj rozwalić wszystkich, zniszczyć ich kompletnie i po prostu eksterminować. O, zajebiste słowo. Eksterminacja. Dobra, idziemy w takim razie tędy. Nie wiem w sumie, którędy właśnie tutaj pojechać dokładnie. Na pewno prawą stroną, tylko pytanie, czy tędy, czy jeszcze tam bardziej prawą stroną. Chciałem chyba tam bardziej prawą stroną, ale już teraz na to za późno. Więc podjedziemy sobie tędy i później pojadę jeszcze prawą. Albo nie, jadę tędy, YOLO. Wolę pojechać tędy, dlaczego? Nie wiem, taki mam sobie kaprys, żeby podjechać tam tędy, więc jadę tędy. I bardzo fajnie. Okej, 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 okej. Dobra, w takim razie lecimy sobie tu. Zobaczymy, czy kogoś tutaj w ogóle spotkamy. Bo tak na razie, w ogóle to widzę, że ja nie jadę sam, bo tam jeden gościu jakoś gdzieś tam z tyłu w moją stronę jedzie. Właściwie leci, z tego co widzę. Dość daleko jeszcze jest, a tam tak chyba coś średnio mu działa ten jego pojazd, z tego co widzę. Ale może mi się tego wydaje. Tam zespotowali jakiegoś gościa, ale to mnie nie interesuje, bo to jest drugi koniec mapy. A ja sobie Oho, no to panie, to już pan nie żyjesz w takim razie, jak nie trafiłeś. Oho, a nie, przez ściany widzę. Już myślałem, że tutaj jest kolejny gościu, ale nie ma go tutaj. Ale patrzcie jak zajebiście, gościu jak nie trafił plazmami, to później już, oho, ho, ho, ho. To później już miał przesrane tylko. Dobra, chrzanić to, bo tam widzę, a nie, bo to chyba nawet, oho, oho, ho, ho. Tego gościa sobie rozwalimy, mam nadzieję, że rozwalimy. Dobra, wbijamy. Ładnie, ładnie. O, baby. Pięknie. Już mamy dwie ofiary na swoim koncie. Lecimy cały czas ciśniemy. Cały czas ciśniemy, tym razem podlecimy sobie jeszcze zajmować bazę. Mam nadzieję, że damy radę. Właśnie, że zwłaszcza, że widzę, że już tylko dwie osoby zostały tam w przeciwnym teamie. A ja już dwóch zabiłem. Plus do tego teraz będę właśnie bazę zajmował i jest zajebiście. Teraz tylko czekanie. Czekanie, czy oni tutaj przyjdą bronić bazy, czy nie. To jest przeciwnik, czy nie? Bo widziałem tam jakieś światełka. Ale to chyba nie był, to nie był przeciwnik. Tam jest jakieś światełko, nie wiem o co chodzi. A, po prostu plazmy tam wybuchają. Ale okej, no dobra, niestety sam nie będę zajmował. A wydaje mi się, że... A to jest ten gościu, tak, którym na początku leciałem. A później stwierdziłem, że jednak nie. Że jednak nie. Czy to nie jest ten gościu, z którym ja rozmawiałem? Tak mi się wydaje teraz.
Nie wiem. W każdym razie elo, ziomek, jeśli mnie znasz. Bo jeśli nie, to nie znam. To nie. Ale skoro to oglądasz i słyszysz pozdrowienia, to dobrze. Zajebisty wynik. Polecam się na przyszłość. Dobra, mamy już ponad 24 tysiące, prawie 25 tysięcy, a dopiero pół godziny gram. Wydaje mi się, że dzisiaj kompletnie nie będziemy nic budować, dopiero w następnym odcinku będziemy coś budować, bo ten odcinek po pierwsze jest godzinny, więc jest taki specjalny, więc trudno, szkoda by było, gdyby go zmarnować na budowanie, a na dodatek mamy premium, a skoro mam premium, to wypadałoby rzeczywiście to premium wykorzystać, zwłaszcza, że mam jeszcze ponad pół godziny, czyli w niecałe pół godziny zarobiłem ponad 25 tysięcy, bo już troszeczkę wydałem, trzeba o tym pamiętać. Ponad 25 tysięcy w pół godziny to jest naprawdę, naprawdę fajny wynik. Chociaż może nie 25 tysięcy, bo jeszcze troszeczkę tych pieniędzy przecież miałem. Więc może ze 20 tysięcy, ale to i tak jest naprawdę, naprawdę fajny wynik. Mam nadzieję, że tym razem też mi pójdzie dobrze, też dużo zarobię. I co? Co? Dlaczego się wracasz? Myślałem, że będę miał kolegę. No ale dobra, nie będę miał kolegi, to trudno, przynajmniej więcej punktów będzie dla mnie, no nie? Zawsze można patrzeć na to pod tym kątem, zawsze w ten sposób. Fajnie, okej. Podlecimy sobie tędy. Mam nadzieję, że znowu tutaj spotkam jakichś frajerów, którzy dadzą się w bardzo, bardzo, bardzo fajny sposób zabić. Bo jeśli się nie dadzą zabić, no to rzeczywiście nie jest to fortunne, że jestem tutaj sam, no nie? Fajnie by było, gdyby właśnie tam już widzę jakiegoś gościa. O, tutaj widzę jakichś gościów. Gościów przez u zwykłe i FF. O dobra, napierniczam. Oj, ała. Oho. Panie dziejaszku, umrzyj. No przecież kurde, dobrze. Umarł? Zabiłem go właściwie. O, 23 poziom, bardzo miło. Kto tam do mnie strzela? Ten jakiś ziomek. Cześć ziomuś. Chcę z tobą się ponapierniczać. Tak naprawdę to już nie chcę, ała. Ała. Ała! Marłem. Dobra, trudno, nieważne. Lecimy w takim razie dalej do następnej bitwy, zaraz sobie wejdziemy. Okej, i tak całkiem dużo nas. Każdy wynik będzie dla mnie naprawdę niesamowity. 1400 za tak beznadziejną bitwę to jest naprawdę, naprawdę fajny wynik, ale ogólnie wynik jest dość słaby. Dobra, ciśniemy do następnej bitwy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Oh yeah, boss battle, żebyśmy tylko go wygrali. Jeśli my go wygramy, to będzie coś cudownego, po prostu coś cudownego. Obym znowu nie poszedł na pierwszy ogień, bo ja ostatnio, tak jak wcześniej, zawsze wygrywałem boss battle, a były ze 3 czy 4 chyba te boss battle wcześniej, to tak dzisiaj już dwa razy były boss battle, dwa razy trafiłem boss battle i dwa razy, kurna, no umarłem od samego początku, nie? To troszeczkę słabo, na samym początku. Już mi się wydaje, że gość do nas, do mnie celuje, a nie? Ho. Dobra, napierniczam. Dobra, napierniczam. O cholera. Coś nie mogę gościa trafić. Dobrze. Cię lepiej ustawię może. Lepiej się ustawię. Wow. I co, gdzie ten gość się poleciał? Aha, ale my możemy go zająć, tak? Najgorsze jest to, że on ma plazmy. Jeśli on ma plazmy, to zajmowanie tego nie jest do końca dobre. Bo on później tam pierdzielnie jedną plazmą i zabije 10 tysięcy osób na raz. No ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Pójdziemy, spróbujemy, mam nadzieję, że nam się uda. Będę celował tak bardziej z boku być, żeby jakby co to może jednak przeżyć w jakiś sposób. Przepraszam w ogóle za psa, no ale nie jestem go w stanie teraz w żaden sposób uciszyć, więc no trzeba będzie niestety z tym żyć, że on szczeka, że może szczekać. Jak na razie jesteśmy bezpieczni. On na razie nie zabił jeszcze żadnego. A zobaczcie, że o, dobra, już jednego zabił w tym momencie właśnie, Team Victory. I to jest zajebista opcja. Teraz my na tym zarobimy taki hajs, że wygraliśmy z 9-tierowym bossem. Uwaga, premium, więc zobaczmy, ile zarobię pieniędzy. 7500. Wow. Zajebiście. Więc wbijamy sobie do następnej bitwy. Mamy już 33 500. Jak dużo pieniędzy, matko. Ja to lubię tyle pieniędzy mieć. Och, co za życie. Dzisiaj będziemy napierniczać, tak jak wam mówię, tylko po prostu te bitwy. Chyba że mi się znudzi w pewnym momencie, bo już może mi się znudzić, skoro będę grał godzinę bez przerwy w Robocrafta. Szczerze mówiąc, to nie jest gra, którą ja cały czas aż tak lubię, że mogę aż tyle w nią grać. Co nie zmienia faktu, że gra jest bardzo fajna, plus do tego strasznie cholernie motywujecie mnie do gry w niej,
że wy mnie motywujecie do grania w tę grę. No nie? Zwłaszcza, że wy ją tak bardzo lubicie, ta seria ma dużą oglądalność i to jest po prostu strasznie fajne. Jest najlepszy odzew, więc komentujcie. Komentujcie, bo ja strasznie lubię czytać wasze komentarze. A zwykle pod Robocraftem jest ich najwięcej, więc lubię tę serię bardzo, bardzo, bardzo. Nawet jeśli nie chodzi o granie w nią, no nie? Bo na przykład zdecydowanie wolę grać w inne gry. Różne inne. Dobra, napierniczać w niego tutaj gościa. Oh fucking hell, dlaczego mi się wydaje, że umrę? Dlaczego mi się wydaje, że umrę? Bo umrę! Ojo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 j
postaram się podyskutować. Proszę pana, proszę się ze mną porozumieć. Proszę pana. A cholera, 13% mu zostało. Troszeczkę słabo, gościu, nie trafiłeś, czy o co ci chodzi? Dobra, napierniczam, napierniczam, la 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 la. Teraz jeszcze tutaj gnojek jest, ja go zabiję, tralala. O nie, wyszedłem na lewaka, nie jestem lewakiem, przepraszam, nie jestem lewakiem, naprawdę. Naprawdę, po prostu tak mi wpadło w ucho. Ale to nie jest wcale hymn Unii, to jest ten. O, ale wstyd, nie pamiętam, kto to skomponował. Beethoven? Nie wiem, nie pamiętam, ale wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd. Przez te. Zdecydowanie to jest przez te. Dlaczego ja tutaj wróciłem, nie wiem. Bo tego gościa goniłem. Mam nadzieję, że gościa zabije. Jest mój, pięknie. Trzech już mam gnojców. Skoro mam już trzech gnojców, to bardzo, bardzo fajnie. Okej, teraz podjadę sobie tamtędy, bo tamtędy lubi najbardziej jeździć. Więc podjadę sobie teraz tędy. Skoro po tamtej stronie, po prawej stronie już byłem. Bo ja zawsze lubię tutaj jeździć na tej mapie w prawą stronę. Jeśli jestem w tamtym teamie stamtąd, to jadę w prawą stronę, czyli tędy. Jeśli jestem w tym teamie, to jadę w prawą stronę, czyli tamtędy. Ale że tam już dzisiaj byłem, to teraz podjadę sobie tędy. W tej bitwie, a nie dzisiaj. W tej bitwie już tam byłem, więc... Więc teraz podjadę sobie tędy, chociaż dzisiaj już też tutaj byłem, ale w tej bitwie tutaj nie byłem. Ale widzę, że tutaj przeciwników za bardzo nie ma. Liczyłem na to, że może właśnie coś tutaj będzie. Niestety nie ma. Nie wiem dlaczego, coś mi mówi, żebym podleciał tam. A nie, bo oni strzelają w tamtą stronę, to pewnie wcale tamtego gnojca nie ma, tylko jest gdzieś tam. Chyba coś mi się wydaje, że niestety nie uda mi się dojść. O! To jest ten gościu, z którym chciałem porozmawiać. Widzicie, cholera tam podleciał. No cóż, no nie, nie zdążyłem się tutaj wrypać, nie. Dobra, trudno. I tak bardzo fajna bitwa. Bardzo mi się podobała. Pieniędzy. Bo to jest najistotniejsze. 4000, bardzo, bardzo fajny wynik. Bardzo, bardzo fajny wynik. Już mam tak dużo pieniędzy. Tak dużo pieniędzy, to jest tak zajebiste, że mogę mieć tyle pieniędzy. Czasem jak się po prostu właśnie nie wydaje od razu, to po prostu widać, jak dużo pieniędzy się zarabia. I później można na przykład właśnie zrobić pojazd z raid kanonami. Ale to dopiero w następnym odcinku. W 21, z tego co pamiętam, ten jest 20. Patrzcie, to mamy taki jubileuszowy 20 odcinek. Ale w ogóle to... Jeszcze 5 odcinków i to będzie setny odcinek z mojego Robocrafta, tak naprawdę, bo już 75 odcinków w poprzednim tym, więc 25 jeszcze w tym ma być i to już będzie setny odcinek z Robocrafta w moim wykonaniu, więc wtedy trzeba rzeczywiście coś specjalnego, znowu jakiś godzinny odcinek możliwe. Dobra, ciśniemy dalej, ciśniemy teraz dalej, ciśniemy dalej, można strzelać, ja sobie ich oczywiście oznaczę. Oznaczyłem tylko jednego chyba, agentka 007. To jest dziewczyna naszego Jamesa Bonda 007, z którą chciałem dzisiaj na początku grać, ale coś tam się później posypało i wyszło na to, że w końcu nie graliśmy razem. Nie wiem. Sasas, coś tam, dobra, napierniczam cię, gnojcu, gnojcu, umrzysz. Dobra, umrzył ten. Skoro ten umrzył, to ja teraz się tutaj wbijam i teraz postaram się umrzeć kolejnego gnojca. Pięknie. Nie ja go zabiłem, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie w sumie. Oj, o gnojcu. Oj, jaki to jest ty pomocny. Matuchno. O, shit. No niestety. No niestety tutaj umarłem, no i nic na to nie poradzę. Trudno, trudno. Doktor F. Dobra, Exit Game oczywiście. Bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie Exit Game? Skoro mogę. Dobrze, pięknie. Destroyed, mi się podoba, 1489. W takim razie wchodzimy do następnej bitwy. Ciśniemy sobie tutaj i zarabiamy jeszcze więcej pieniędzy. Jeszcze więcej pieniędzy, jakie to będzie piękne. I 155% bonusu mamy, co też jest bardzo fajne, przyjemne. Okej. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam.
Nie wiem, którędy pojechać. Znowu chyba sobie pojadę tamtędy, o tam, właśnie w tamtą stronę, w którą patrzę. Ponieważ poprzednia runda, jak tam pojechałem, była bardzo, bardzo udana. Więc ja jadę tobie tam. O, coś ma chyba problem gościu ze startem. No cóż, jakoś mu się udało wystartować. Kalecznie, ale oj, panie dziejaszku. Coś chyba musisz popracować nad swoim pojazdem, niestety. Oj, jak szybko napiernicza ten gościu. Właśnie, może ja sobie kupię jakieś takie dopalacze, bo wtedy będę rzeczywiście chyba szybciej jeździł. Tak mi się przynajmniej wydaje, no taki by miał sens, chociaż nie wiem, czy to nie dotyczy tylko latania, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, nie wiem. Kolejna rzecz, którą możecie mi napisać. Tak w trakcie filmu będzie dużo komentarzy, kilka od tych samych ludzi, ale nie, możecie sobie edytować albo pod swoim komentarzem dodać odpowiedź. Jeśli chcecie, bo to jest rzeczywiście fajne. Ja wiem, jak to jest, bo ja sam jestem widzem. No nie, to nie jest tak, że jestem tylko twórcą I tylko filmy kręcę, nie? Wrzucam i ten, a nie oglądam niczego na YouTubie. Bo to nieprawda, często dużo, gęsto oglądam innych let's playerów. W każdym razie chodzi o to, że wiem, że czasem chce się coś napisać, ale nie chce się pisać przed skończeniem oglądania filmu, nie? Bo później jest, pisze komentarz, a nie obejrzał filmu do końca, nie? No to czekam do końca filmu, a później już nie wiem, co chciałem napisać i wychodzi na to, że do dupy. Oj, po jaką cholerę ja tutaj przyszedłem, to nie wiem. Których jeszcze nie znamy. O nie, ale zaraz pierdzielne. Oj, panie dziejaszku, nie bij mnie. Rozwalę go, nie rozwalę, nie mam już czym strzelać. No to koniec. Wszystkich tutaj spotuję. Oni tutaj są. No i umarłem. Mam nadzieję, że jakoś tam punktów zarobiłem za to spotowanie chociaż. Ała, moje plecy mnie swędzą. Oj. Exit game. Ile zarobiłem na tym? I uwaga, 1000. Oj, jak słabo. No dobra, w takim razie wbijamy sobie do następnej bitwy. Kurde, już mamy ponad 40 tysięcy. Wow, przed chwilą się jarałem 25, a już mam ponad 40. A to było z 10 minut temu. Nie no, może 20, choler. Już mamy 40 minut na liczniku, ja cię kręcę. Wcale tego kompletnie nie czuję. Że jeszcze tylko 20 minut, matka boska. No dobra, ciśniemy. Snipras. Skąd mi się kojarzy Snipras? Snipras nie, ale Snipras. Snipras, nie wiem. Może jednak Snipras mi się kojarzy. Jak mi się źle wydaje, what the fuck, to było dziwne. Kolejny zlagowany ziomek. No dobrze, jedziemy sobie w takim razie dalej. Pojechałbym samym przodem, ale nie chcę samym przodem jechać. No ale dobra, no już pojadę. Tylko nie będę jechał samym środkiem, tylko właśnie tutaj zjadę sobie troszeczkę na lewo, bo zawsze mi się wydaje, że tam jest lepiej. Bo tutaj jak podjadę, to oczywiście od razu umieram, nie? A tak to nie. Tak to ja jeszcze jakiś czas pożyję. Dobra, podlecimy sobie tędy. Mam nadzieję, że coś tutaj podziałam fajnego. Rail tank spotted. Oh fuck! Oh what the fuck! Jak mnie zniszczył, żeby na hita? Ale żeby na hita? Jakie gówno. Jaki gówniak. No dobra, zobaczymy, ile zarobiłem. Pewnie mało. 261. Ja cię zajebiście. Naprawdę bardzo mi się podobała runda. Najlepsza. Po prostu najlepsza runda. Nigdy nie miałem lepszej rundy. I super. Dobra, Wensling. To może teraz tym Wenslingiem pojadę normalnie, tak jak jeździłem wcześniej. Pewnie umrę znowu. No trudno. Albo nie. Podjadę sobie znowu tamtędy. Bo to mi się podoba, tamtędy jeździć. Szczerze mówiąc, to jest fajne. Tak jak sobie teraz myślę, to ja nie pamiętam, jak się skończyła tamta runda. A już pamiętam, jak się skończyła tamta runda. Wbiłem się na ich spawn i umarłem, bo było ich tam za dużo. Cudowne to było. Genialne. No dobra, jedziemy sobie tędy, bo stwierdziłem, że lubię teraz tędy jeździć. Ciśnim. SMG hover spotted. Dobrze. Dobra, pocałujcie w dupę bobra. SMG tank spotted. Gdzie oni to wszystko spotują? Znaczy widzę na mapie gdzie. W ogóle to mogę sobie powiększyć mapę, ale to bez sensu. W ogóle nie nagrywam się bez kamery, bo nagrywanie godzinnego odcinka z kamerą byłoby zbyt męczące, pochłaniające czas. I nie wiem, czy bym się wyrobił do jutra, szczerze mówiąc, z tym.
bo niestety Robokradze działa tak głupio, że często urywa fragmenty nagrania. Pewnie zauważyliście, że dość często coś tam przeskakuje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. W każdym razie tak się czasem dzieje. Jeśli nagrywam z kamerą, to jest... O, wow, ładnie. I to jest po prostu dwa razy bardziej denerwujące, bo wiecie, to wszystko jest w jednej ścieżce. Te wszystkie przejścia, przeskoki, obraz też urywa, więc wszystko jest w porządku. Do momentu, w którym nie nagrywam z kamerą, bo jeśli nagrywam z kamerą, to powiedzmy średnio co 5 minut, bo to chyba jakoś mniej więcej zwykle po bitwach się dzieje. Mam takie przycinki. No i chodzi o to, że wtedy po każdej takiej, powiedzmy, bitwie o dosłownie parę setnych sekundy, parę dziesiątych sekundy się dźwięk przesuwa, więc jeszcze jedna bitwa, dwie bitwy da się to przeżyć, ale 3-4 bitwy, 5 czy 10 to już nie da się przeżyć. I co jakiś czas po prostu muszę, ale ja pierniczę, no się wpierdzieliłem tutaj. Nie wiadomo w ogóle dlaczego, po co, chyba żeby umrzeć tylko. Kto do mnie strzela? Ja pierniczę. Nie widzę kto do mnie strzela. Tam jest? Tam jest, co za głupi kuta. Weźcie mnie. Kurna, niech mnie ktoś uleczy. O jen, co ja robię w ogóle? Ojejku, dlaczego ja stąd też nie ucieknę? Teraz to już nie mogę stąd uciec. A mnie to denerwuje, ja pierniczę, dobra, już nawet nie mogę strzelać. Cudowna runda, genialnie Kungu ją rozegrałeś, genialnie. No dobra, przynajmniej jakieś tam punkty zdobędę, mam przynajmniej taką nadzieję. No i dobra, były bardzo fajne rundy, super się grało, a teraz oczywiście znowu zacząłem przegrywać. Tak jak to bywa. I wszystkie rundy są, więc może powinienem się bardziej skupić i pocisnąć jakąś fajniejszą rundę. 1400 punktów. Już za dużo mam pieniędzy i nie mogę tyle zarabiać, nie? W ogóle dlaczego patrzcie, na czwartym tierze jest najwięcej graczy? Zawsze na pierwszym i drugim tierze było najwięcej. Teraz się zobaczcie, zmieniło. Dziwne. To pewnie dlatego, że ja gram, na pewno. Może zaraz sobie spróbuję znowu ludzi pozapraszać do tych moich plutonów. Bo chciałem tutaj grać z ludźmi, ale no coś nie wyszło nam. Coś nam nie wyszło. W ogóle, kurde, mam tyle serii do kończenia, tak jak sobie teraz ostatnio myślałem. Mam do skończenia Saints Row, Alien Isolation. Mam do skończenia Assassina, Koda. I jest po prostu tego tak dużo i tak dużo wszystkiego chciałbym ponagrywać. Jeszcze ponagrywać byłoby okej. Najgorzej jest z tym, że trzeba to wszystko pomontować i jeszcze na dodatek niestety porenderować, co jest strasznie męczące. Naprawdę. Co jest? Co jest? Przepraszam bardzo, co się dzieje. Okej, w takim razie, skoro mamy tutaj jakąś przerwę, coś dziwnego, to ja bym chciał sobie na przykład zobaczyć takie cuby. Gdzie? Ktoś był zielony. To zielony orany. Ja zazdrościłem im, że są zieloni. Oni byli słabi strasznie, o matko. Ja myślałem, że są fajni. No cóż. Okej, czyli ja mam naprawdę fajny pojazd, z tego co widać. Taki naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Okej, zobaczmy te wszystkie... rail kanony. Gdzie są te rail kanony? Rail kanon T6. Nie mogę. Aha, bo to już sobie opracowałem. Keep Devot. Ile to będzie kosztowało? Hardware. Rail kanon. Tylko 5000, tak? Tylko 5000. Dobra, to ja w takim razie, skoro nie mogę wejść do bitwy, spróbujmy jeszcze. Jeśli przez jakiś czas jeszcze... O, dobra, wszedłem do bitwy. Skoro wszedłem do bitwy, to w takim z Robokrata są tam, gdzie buduję pojazdy. A to dziwne, bo ja nie umiem budować pojazdów. No dobra. Okej. Okay. Podjedziemy sobie którędy? Pojadę sobie tędy. Dlaczego? Bo mogę. Nie wiem dlaczego tędy, nigdy tędy nie jeżdżę. A w sumie cholera, nie, bo wtedy nie będę mógł wjechać na górę. A może jakoś będę mógł. Dobra, chrzanić to, jadę tędy. Jadę tędy, zobaczymy jak to mi tutaj wyjdzie. Mam nadzieję... A hej, tędy jest w ogóle szybciej. Nie, bo tutaj się nie wtedy się nie wjeżdża na górę. A wjeżdżę się tędy na górę. Ej, no to dlaczego ja nie jeżdżę tędy? Panie Dziejaszku. Panie Dziejaszku. Nie mam pojęcia. Wow. Wow. Widzę, że tutaj ktoś tam się bawi całkiem nieźle i strzela tutaj do nas, no ale okej. Dobra, postaram się, o, widziałem tam gościa. Teraz podjedziemy sobie tam do niego i postaram się gościa zniszczyć. Tylko, o, już on tutaj do mnie przyleciał sam. Panie Dziejaszku, powiedziałem. Szczyloj w niego. O nie, on spada, no nie. Tylko nie mówcie, że nie dam rady gościa zniszczyć. No. Strzelaj! Do...
Niego, tam, gnojcu. Fucking hell, no. Dobrze, w końcu. No i spadłem, ja pierniczę. Jeny. Jeny, no dobra, trudno. Jedziemy dalej w takim razie. O matko. O matko, no dobra, trudno. W każdym razie mamy przynajmniej jednego killa, nie? Zawsze jeden kill do przodu. W sumie nic strasznego, że tutaj spadłem, bo wszystko wyszło w porządku. To jedziemy w takim razie zajmować im bazę. To jest moje ulubione. Jadę sobie którędyś tam, gdzieś tam mniej więcej z boku. O kurno, ale nas ścisnęli z tego co widzę. O matuchno! Jak nas ścisnęli. No dobra, no to chyba nie będzie najlepsza runda. I tak chyba całkiem nieźle będzie. O, ładnie. Pięknie, gnojec się tego nie spodziewał. I to mi się podoba. Dobra, teraz czekamy na to, aż oni tutaj przyjdą. Bo wiem, że albo przyjdzie tam, albo przyjdzie stamtąd, albo przyjdzie stąd. Tam, stamtąd nie przyjdą, na pewno. Więc czekamy, czy tutaj ktoś przyjdzie, czy już nikt nie przyjdzie. Ale było fajnie, gdybyśmy to wygrali. Mamy szansę, bo z tego co widzę, zajmuje to naprawdę, naprawdę fajnie. Tam niestety też już ktoś zajmuje i bazę i niestety obawiam się, że może to robić szybciej niż my. No i zdecydowanie robi to szybciej, więc jeśli Simfrino, czy jak on się tam nazywa? Simfrino 12? Albo, nie wiem jak, Simenol 2, nie wiem. Jeśli on by niczego nie poradził, to było trudno. Coś tam poradził, ale chyba niewystarczająco. O nie, o nie, o nie, o nie. Czy damy radę? Damy radę, wygramy to, wygramy to. Jeszcze gościa rozwalić tutaj. Jest, o nie. Przyszedł tutaj, walnął nas i... Co to było? Że tak się da? Że tak się da? Jakie to jest głupie, rozumiem, że na przykład jeśli by gościa coś... A nie, że nas uderzył i... Ale gównianie, ale do dupy. Ale do dupy, no dobra, trudno. Wchodzimy, a tak ta runda nie była aż taka tragiczna. Chociaż mało zarobiłem, w końcu przegraliśmy. Ale i tak było całkiem, naprawdę całkiem spoko. Cholera, zbliżamy się już do 50 minut. Ja teraz tak sobie myślę, czy ja nie wiem, czy ja nie odpaliłem A nie, dobra, jednak nie. Jednak mamy 50 minut. Okej. 160% bonusu, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajny wynik. Ja teraz pojadę lewą stroną, ale tak opór lewą. Czyli tutaj dosłownie w lewo. Teraz i podjedziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że spotkam kogoś, że kogoś zabiję, ale że ja nie zginę. Bo taki jest teraz mój ten. Bo ostatnie te rundki, te początkowe z dzisiaj, były naprawdę, naprawdę fajne. Ale tak powyżej pół godziny to już zaczęło mi iść naprawdę, naprawdę, naprawdę słabo. Z tego co widzę, ale i tak całkiem nieźle zarabiam i wydaje mi się, że odcinek jest całkiem spoko, bo mi się naprawdę bardzo fajnie gra. Swoją drogą, to właśnie teraz zauważyłem, że ja strasznie dużo często powtarzam, jeśli używam jakiegoś przymiotnika, to często powtarzam go powiedzmy 10 razy, tak w dość szybkim tempie, na przykład bardzo, 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 bardzo nudne. To jest jak ja tak robię, no nie? Albo jestem strasznie, strasznie, strasznie zdziwiony tym, że... nie wiem, że nie ma tutaj żadnego przeciwnika. I tak powtarzam, to jest strasznie głupie. Nie wiem dlaczego tak robię, muszę przestać. Ale przynajmniej zwróciłem na to uwagę. To jest pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić, no nie? Tak samo jak pierwszym krokiem do tego, żebym jakikolwiek wyniki na YouTubie osiągał powyżej 100 widzów, powyżej właściwie 70 widzów. Bo ja tak miałem koło 60 widzów, aż zacząłem oglądać T-Volta i wtedy zauważyłem, że ja cholernie mało mówię na tych moich materiałach i że to jest ten problem i zacząłem to zauważać, a skoro zacząłem to zauważyć, no to stwierdziłem, że coś z tym zrobię. No i zrobiłem, no i się udało. I odkąd zacząłem to robić, no to od razu przyszli widzowie, znaczy od razu jeden przyszedł, Deroxos, i później jakoś tam się udało. Okej, kolejny gościu. Pięknie, już mamy dwie osoby zaliczone. Na karku mamy, na karku? Nie wiem, na koncie mam, a nie na karku. Może tak to powiedzieć. Dobra, ten uszujik mnie denerwuje. Wyjedź tutaj i walcz jak mężczyzna. O, chyba nie doleci tutaj niestety nic tam do niego. No dobra, trudno, to będziemy zajmować te bazę i chyba wystarczy, nie? Wkurza mnie ten uszujik właśnie, że on tam jest. Tutaj jest yapi swag.
Ale nikt tutaj nam nie przychodzi nas powstrzymać specjalnie. W sumie jakoś mi to nie przeszkadza, że nikt nas nie powstrzymuje od wygranej. Bo czemu nie? Fajnie. Okej, no to wygraliśmy, już widzę to, że wygraliśmy, bo nie ma szans, żeby oni nas powstrzymali już. Nie ma takiej szansy. Ojoj, ten uschujik. No dobra, trudno, i tak wygraliśmy. Goście jeszcze chciał coś zrobić w ostatnim czasie, ale niestety nie da. Była całkiem niezła runda, w końcu wygraliśmy i zarobiłem 3600. I to mi się bardzo podoba i to jest jakaś fajna runda. Dobijemy pewnie, prawdopodobnie 50 tysięcy jeszcze w tym odcinku, co będzie fajne, że skończymy właśnie. Następny odcinek zaczniemy mając 50 tysięcy i zaczniemy sobie budować pojazd. Możecie mi w ogóle poddawać jakieś fajne pomysły na te pojazdy. Może podeślecie mi jakieś zdjęcia czy coś, jak ten pojazd miałby wyglądać. I czy, nie no, latającego to nie chcę, przepraszam was, bo wiem, że ja nie wiem, czy wyście tak żartem pisali, bo ja narzekałem na takie pojazdy w poprzednim odcinku, a strasznie dużo napisało ludzi taki sam komentarz. Ja nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, Że wy tak napisaliście, ale mam nadzieję, że... Oj, panie. Że wy żartowaliście, bo ja nie chcę takich latających. Jeśli nie żartowaliście, to pewnie chcecie, żebym sobie takiego zrobił latającego ze snajperką, ale nie chcę latającego. Zrobię sobie ze snajperkami, ale jeżdżącego, ponieważ... No uważam, że te latające są skurwysyńskie i ja nie chcę czymś takim grać. Staram się unikać hipokryzji. Chociaż wiadomo, że bardzo często to nie działa, ale się staram, nie? Dlaczego pojechałem tędy? Nie mam kompletnie zielonego pojęcia. No ale spoko. Bardzo dawno tędy nie jeździłem, bo strasznie nie lubię jeździć po tym zamarzniętym. O nie. I oczywiście ustawiłem się tutaj tyłem. Cudowne to było, genialne kungo. Genialne. Rozwal gnojca. Może mi się uda gościa przynajmniej rozwalić. Jest, pięknie. Ten gościu rozwalony, a co z tym? Czy jest tutaj ich więcej? Nie wiem. Jest rozwalony, pięknie. Patrzcie, czyli naprawdę mi się udało. Opłacało mi się tędy iść. Oho, tutaj jest ich kolejnych dwóch. Dobra, napierniczam. Rozwal gnojca. Rozwal go, cholera, mnie tam z tyłu bije następny. Ja dobrze o tym wiem, dobra, mamy trzech. Tutaj jest jeszcze jeden gnojec, ja go widziałem, więc wiem, że on tutaj jest. Chyba, że mi się coś przewidziało. A może mi się przewidziało, bo mi się wydawało, że tutaj jakiś ziomek był. Chyba, że go zniszczyli, albo mi się właśnie przewidziało. No nieważne. W każdym razie naprawdę fajny wynik. Mamy 3 kile. To mi się bardzo podoba. Teraz jeszcze zajmiemy bazę i na pewno wygramy, chyba, że mnie jeszcze jakieś plazmy zniszczą, ale wątpię, bo mam jeszcze bardzo dużo życia, tylko problem polega na tym, że mam niestety moje pilot seat odsłonięte i to jest jeden minus. Ale wydaje mi się, że to wygramy, czyli 3 kile zajebiste, 3 kile. Plus do tego naprawdę zajęcie całej bazy, co jest po prostu cudowne. Wydaje mi się, że ze 4000 do kieszeni mej skromnej wpadną. Tylko nie pamiętam, jaki jest bonus. Jeśli 160 tysięcy, to nawet może 160%, to nawet więcej niż 4000. No zobaczymy. Nie wiem, jaki był bonus, nie pamiętam. W każdym razie mam nadzieję, że ponad 4000 zarobię. A jeśli zarobię, to już będę miał powyżej 50 tysięcy. Ja myślałem, że na koniec odcinka to jeszcze jedną czy dwie bitwy podlecie. Bo to nie może być odcinek, który ma mniej niż godzinę. Co najwyżej może być odcinek, który ma troszeczkę ponad godzinę. No nie? 4120. 4200, no. Nie wiem, dlaczego powiedziałem 120. Chciałem powiedzieć 4200 właśnie. O, kolejny, gdzie mam 160%. Zajebiście. I to mi się naprawdę podoba. Okej, więc lecimy sobie w takim razie. O, czy to jest Mars 1? To jest Mars 1. O, jak dobrze. To podlecimy sobie teraz jak zwykle prawą stroną. Tak jak ja na Mars 1 zawsze cisnę prawą stroną, więc tutaj też pocisnę prawą stroną. I będzie fajnie. Mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy sobie tutaj śmignę. No dobra. To idziemy. Mam nadzieję, że nie dostanę plazmami. Coś mam takie przeczucie, że dostanę tutaj plazmami. Nie wiem dlaczego, ale boję się tędy jechać, no ale trudno. Mam takie przeczucie, chociaż nie zawsze się to zdarza. I tym razem również się nie zdarzyło. Ale miałem takie przeczucie, więc wolałem być ostrożny, chociaż co bym miał zrobić, jakbym nagle zobaczył, że lecą we mnie plazmy. Już mógłbym tylko krzyczeć, tak naprawdę. Okej, widzę, że tutaj jest jakiś ziomek. Co oni już tutaj robią? Ja pierdzielę. Pojechali środeczkiem. Dobra, napierniczam cię, gnojcu. Mam cię w dupie, frajerze. Ty, panie!
Panie Dziejaszko, cholera jasna, patrzcie jak mnie ścisnął. No zgiń, poszepadnij, cholera, umrę. Ale mnie zniszczyli. Ale mnie zniszczyli. Przez to, że tamten tak dziwnie wokół mnie krąży. No dobra, to pociśniemy sobie jeszcze jedną kolejkę. Znaczy, bo 2,5 minuty nam zostało. No i okej. Więc ciśniemy, mam nadzieję, że to nie będzie taka krótka runda i że jeszcze coś tam na tym zarobimy. Ale skoro i tak już mam powyżej 50 tysięcy, to jest naprawdę, naprawdę fajnie. I to jest kurde fajny ten. Ja się nie dziwię, że wy macie takie pojazdy, jak wy tyle gracie. Powiedzmy, jeśli wygracie codziennie po dwie godziny, co najmniej, to jeśli ja w ciągu tej godziny zarobiłem kurna z 50 tysięcy, no to ja się nie dziwię, że wy macie takie pojazdy, jakie macie, takie tiery, jakie macie i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że ja gram tylko tyle, co na odcinkach, czyli tak naprawdę jest to jakiś 20 odcinek, czyli 20 na 30, czyli 10 godzin gry tylko. Tylko 10 godzin gry, czyli jeśli zakładając, że gracie po 2 godziny dziennie, to tylko 5 dni grałem, no nie? No to to jest chyba całkiem niezły wynik ten mój pojazd, tak mi się wydaje. Napierniczaj, napierniczaj, napierniczaj. Dobrze, ładnie, cudownie. Oj, 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 gin, szujo. O, 24 poziom, ładnie. Yeah! Pięknie, już mam 2 kila, ale zajebiście. Dobrze, tego gnojcie sobie. Ojejku, ojej, oj, oj, oj. Dobrze, on tutaj zszedł z tego, nie wiadomo dlaczego. Co mnie tam bije tak mocno? O, ja cię kręcę, rozwalił mi koła. Troszeczkę słabo, bo teraz nie będę mógł jechać masakrować lewaków, a jeszcze mam tyle działek i tak dalej, tak by było fajnie. Taką bym miał super rundę. Ojeny, dlaczego to mi się stało? Nie, jak mogłeś, głupi frajerze. Czy ja mam już tylko jedno koło? O, uleczy mnie! Powiedzmy gościowi thanks. Jacie, ale to będzie zajebista runda. O, oh, yeah, baby, ulecz mnie. Yeah, baby, lecz mnie. Oh, yeah, możesz mnie uleczyć. Oh, yeah, baby. Wow, 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 wow. Oczywiście mojego tego chronimy, mojego ziomeczka. Oh, fucking hell. Oh, fuck. Bij gościa, a nie mnie. Oj, 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 oj. To było słabe. Ja się wpierdzieliłem, chciałem zgarnąć na siebie cały ogień, żeby ten gościu właśnie mnie leczył. Ten, no ale niestety nie zdało to egzamin. Trudno. I tak całkiem niezła rundka. Widzę, że już mam na moim stoporze powyżej 60 minut. 1651, taka średnia runda na końcu. W każdym razie to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. Jak pamiętacie, niestety w okolicach 7-8 minuty przerwało mi nagrywanie i straciłem te około 5 minut nagrania, dlatego ten film trwa 55 minut zamiast 60, tak jak powinien, za co bardzo przepraszam, ale już nie za bardzo mam jak dograć, żeby nie tracić za dużo czasu i cisnę i nagrywać inne gry, po prostu idę nagrywać inne gry, żeby było więcej materiałów. Dobra, no to i tak 5 minut, to co to tam 5 minut, nie? Dobra, to siema.